hotelarstwa to zawód z przyszłością, otwierającym przed Tobą wiele możliwości znalezienia ciekawej pracy w Polsce i za granicą w sektorze turystycznym. Po ukończeniu technikum hotelarskiego możesz pracować w hotelach, motelach, domach wycieczkowych, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, pensjonatach, zajazdach, gościńcach, schroniskach, kwaterach prywatnych, a także w ruchomej bazie noclegowej, lotniczej, kolejowej, promowej i żeglugi morskiej. Czekają na Ciebie stanowiska recepcjonisty, konsjerż, kelnera, barmana, baristy, pracownika służby pięter, hostessy. Możesz znaleźć pracę w organach administracji samorządowej, zajmujących się usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach, jak również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług hotelarskich. Po zdaniu matury możesz kontynuować naukę na uczelniach wyższych o kierunku turystycznym, hotelarskim lub zarządzania obiektami hotelarskimi. Nauka w technikum hotelarskim trwa 4 lata. Przedmioty zawodowe to organizacja pracy w hotelarstwie, działalność recepcji, działalność przedsiębiorstwa hotelarskiego, obsługa konsumenta, obsługa informatyczna w hotelarstwie, marketing usług hotelarskich, język obcy zawodowy angielski i praktyka zawodowa. Uczymy się prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich, przyjmowania zamówień, obsługi gościa w dniu przyjazdu, podczas jego pobytu oraz rozliczenia pobytu gościa. W trakcie trwania nauki poznajemy zasady obsługi gościa hotelowego w recepcji, przygotowania pokoju hotelowego na przyjęcie gości, obsługi gości w restauracjach, kawiarniach, drinkbarach, przygotowania i podawania śniadań, zasady organizacji kongresów, konferencji, zjazdów oraz imprez okolicznościowych i plenerowych. Uczymy się zasad savoir-vivre i komunikacji interpersonalnej. Oprócz tego poznajemy zasady rządzące marketingiem w hotelarstwie, stosowanie przepisów prawa dotyczącego usług hotelarskich, różnorodne techniki prac biurowych, potrafimy obsługiwać programy komputerowe niezbędne w pracy w hotelu. Kończąc technikum hotelarskie, potrafimy porozumiewać się dwoma językami obcymi, zarówno w mowie potocznej, jak i w terminologii specjalistycznej. W czasie cyklu kształcenia zawodowego zdajemy 2 egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe technika hotelarstwa, przeprowadzane przez okręgowe komisje egzaminacyjne. W klasie trzeciej kwalifikacja T11, planowanie i realizacja usług w recepcji, obejmująca rezerwację usług hotelarskich, obsługę gości przyjeżdżających i wyjeżdżających. W klasie czwartej kwalifikacja T12, obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, obejmująca utrzymywanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych, przygotowywanie i podawanie śniadań, organizację usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Hotelarstwo jest wyjątkową branżą, w której poznajemy ciekawych ludzi, dla których tworzymy dom poza domem. Hotelarstwo to nie tylko zawód, to również styl życia. Zapraszamy!